Cześć, tym razem widzimy się w podsumowaniu lutego. Mam tutaj dla Was ulubieńców, natomiast tych kosmetyków nie będzie zbyt dużo. Mam tutaj dwa produkty odnośnie pielęgnacji, jedno do włosów, drugie do twarzy, a później przejdziemy do kolorówki i tego nie będzie dużo. Także lecimy od razu. I słuchajcie, najpierw bym chciała zacząć od włosów i mam tutaj taką maseczkę babuszki Agafi. Drożdżowa maska do włosów, aktywacja wzrostu. 300 ml. To jest maska, którą już zużyłam. Ona, słuchajcie, ma niesamowicie lekką konsystencję, która jest też bardzo nawilżająca do włosów, do tego stopnia, że mam wrażenie, iż moje włosy tę maskę piją. Ona jest tak leciutka, że mam wrażenie, że ona całkowicie wchłania się we włosy i to sprawia, że moje włosy są niesamowicie jedwabiste, są lśniące, są błyszczące, są też niesamowicie mięciutkie, są sprężyste. I ostatnio właśnie zaczęłam włosy kręcić na lokówce, więc mam wrażenie, że też te loki nie wyglądają sucho, tylko są bardziej takie jędrne i sprężyste. I to jest zasługa właśnie tej maseczki. Powiem Wam, że ja masek za dużo Wam na kanale nie polecam. W sumie to chyba tylko jedną. Druga to była maska koloryzująca z firmy Vella, ale pokazywałam ją ze względu na to, że ona zostawia ładny kolor włosów. Koloryzuje moje włosy. Były one wtedy takie bardziej ciepłe, taki karmelowy blond. I ze względu na kolor ją pokazywałam, aczkolwiek ona też ma fajne takie właściwości nawilżające i odżywiające. Natomiast jedną, chyba jedyną maską, jaką Wam na kanale pokazywałam, to była ze Sleeka, Sleek Line Repair z jedwabiem, którą możecie kupić na Allegro w litrowych pojemnościach. Zazwyczaj właśnie taką kupuję. I tę maskę używałam przez jakieś ostatnie 10 lat i do tej pory bardzo ją lubię. I mało która maska mnie po prostu zachwyca po tej właśnie ze Sleeka. Bo tamta jest naprawdę genialna i robi rewelacyjne efekty na mojej głowie. W razie czego podlinkuję Wam ją również tutaj na dole w opisie, bo do tej pory jest to jedna z moich ulubionych masek, po żadnej innej nie mam tak rewelacyjnych efektów, zawsze też kiedy moje włosy są zniszczone, ona pomaga mi je zregenerować. I to jest akurat maska, która zaskoczyła mnie w ostatnim czasie i którą w zasadzie mogłabym postawić na jednej półce razem z tą ze Sleeka, dlatego że robi bardzo podobny efekt na moich włosach, mocno nawilża, mocno je też wygładza i sprawia, że podczas rozczesywania one tak mocno się nie plą, tylko wręcz pomaga mi rozczesać te włosy, a jednocześnie przez to, że ona jest tak niesamowicie ultra lekka, nie obciąża moich włosów i nie sprawia, że włosy u nasady są obciążone, są tłuste, są ciężkie. Tutaj nawet producent opisuje, że ta maska może świetnie służyć w ogóle do mycia włosów. Nie wiem, czy kiedykolwiek stosowałyście taką technikę, też jakiś czas temu, kiedyś Wam o tym mówiłam. I ta maska ze Sleeka też się właśnie u mnie świetnie sprawdza jako maska do mycia włosów, nie tylko jako maseczka do nałożenia i spłukania, ale też do mycia włosów, bo tamta również ma taką lekką konsystencję i nie obciąża moich włosów. Dzięki temu włosy są jeszcze gładsze, lepiej się jeszcze rozczesują, ale akurat jeśli chodzi o mycie maską, no to tutaj już radziłabym Wam stosować raz na jakiś czas, na przykład raz w tygodniu, żeby też nie obciążać akurat skóry głowy, żeby raz na jakiś czas tę skórę dobrze doczyścić. Polecam Wam też właśnie peeling do mycia skóry głowy, bo wtedy maseczki wchłaniają się jeszcze bardziej i mają szansę jeszcze fajniej zadziałać i wtedy możecie zobaczyć piorunujące efekty na Waszych włosach. Także to jest coś fajnego, to jest też maska drożdżowa, więc w sumie to ma sens. Jak nakładacie na skalp, na skórę głowy, to w jaki sposób wówczas ta maska drożdżowa może ma szansę zadziałać, bo ma ona stymulować wzrost włosów. I ja już zamówiłam sobie kolejne opakowanie i zamówiłam sobie też wersję jajeczną, bo widziałam, że też taka jest. Więc bardzo Wam polecam. Tutaj macie duże opakowanie, bo to jest 300 ml i muszę powiedzieć, że starczyła mi na bardzo długo, a mam długie włosy. I kosztuje niewiele, bo około 9-10 zł, jakoś tak. Także to jest naprawdę spoko cena w stosunku do ilości. Dalej, produkt myjący do twarzy, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył i to jest mus myjący firmy LAK. Powiem Wam, że ja byłam dosyć sceptycznie nastawiona do tego produktu. Używam tego musu już od ponad już 2 miesięcy. Jedno pudełeczko już całkowicie zużyłam i zaczęłam zużywać nowe.
i nawet wraz z mężem, a to jest taka już dłuższa historia, też za chwilę Wam o tym opowiem, byłam dosyć sceptycznie nastawiona, ale niepotrzebnie, dlatego że ten produkt fantastycznie usuwa resztki makijażu z mojej twarzy, bardzo dobrze doczyszcza skórę, jednocześnie nie zaburzając bariery hydrolipidowej i zachowując pH skóry. Także to jest coś, słuchajcie, fantastycznego. Oczywiście produkt naturalny, wegański. Skład jest krótki, jest bardzo prosty. Macie tutaj 100 ml i też kosztuje niewiele, bo tutaj akurat ten produkt jest też w zależności, jak traficie, czy na promocję, czy nie, albo 11, albo 14 zł. Także coś fantastycznego. Jeśli wiecie, jeśli oglądacie mnie od samego początku, to na pewno wiecie doskonale, że ja zwykle myłam twarz i oczyszczałam twarz mydłem. Mydło było dla mnie bardzo skuteczne. To jest silny detergent, ale to mydło sprawiało, że moja skóra była zawsze w równowadze, żadne pryszcze czy zaskórniki na mojej skórze nie wyskakiwały, bo skóra była bardzo dobrze oczyszczona ze wszelkiego brudu i makijażu. Ale słuchajcie, od początku roku postanowiłam, że będę testować, próbować nowe produkty. Ja jestem otwarta na testowanie i chciałam właśnie coś znaleźć, coś, co zastąpi mi mydło, a jednocześnie będzie delikatne w swojej konsystencji, będzie delikatne dla skóry i nie będzie zaburzało tej warstwy hydrolipidowej. I udało mi się, kurczę, znaleźć. Naprawdę udało mi się i to jest właśnie firma LAK, mus myjący, nawilżający. Chociaż powiem Wam, że jeśli chodzi o to nawilżanie, to ja go nie czuję. Po prostu moja skóra jest bardzo dobrze oczyszczona i czuję, że ona oddycha i ja tego nawilżenia akurat u siebie nie czuję. Ale mój mąż ma zupełnie inne wrażenie odnośnie tego produktu. On zaczął używać w zasadzie jakby bez mojej wiedzy tego musu. To pudełeczko stało pod prysznicem i nawet Wam mówiłam ostatnio, że mój mąż ma takie zaczerwienienia, takie małe stany zapalne na skórze. Ta skóra trochę się łuszczy. Oczywiście był u kilku dermatologów, ale niestety każdy poleca sterydy. Sterydy oczywiście pomagają, ale na krótką chwilę, po czym to wszystko wraca. Więc na tę chwilę jakby szukamy na własną rękę sposobu, żeby to zlikwidować. Więc zaczął używać tego musu i mówi do mnie, że to jest fantastyczne, że to mu pomaga zminimalizować właśnie te zaczerwienienia na skórze i czuje, że ten produkt go nawilża. I pyta mi się, czy on może tego używać. A ja mówię, tak, jak najbardziej, korzystaj z tego. Ale też mu zaproponowałam żel myjący Rezibo, dlatego że on dla mnie jest jeszcze taki bardziej delikatniejszy, jest bardziej nawilżający i mówię, spróbuj sobie Rezibo, może ten również przypadnie Tobie do gustu. Niestety spróbował Rezibo i niestety ten produkt się u niego nie sprawdził. Mówię, że faktycznie jest nawilżający, jest delikatny, ale ma wrażenia zupełnie odwrotne. I mówi, że te zaczerwienienia są po tym żelu z Rezibo bardziej widoczne i no z tym akurat się nie polubił. Także pomimo, że jest delikatniejszy, bardziej nawilżający, to zadziałał u niego wręcz odwrotnie. A tutaj mówi, że jest zachwycony i chce tego używać, bo pomaga mu po prostu zwalczyć te zaczerwienienia na skórze. Także będę kupować na pewno mężowi jedno opakowanie, a drugie sobie, bo jeśli chodzi o mnie, to naprawdę skutecznie domywam makijaż i w sumie używam tego, jeśli wezmę małą ilość, to używam tego produktu dwukrotnie, a jeśli troszkę więcej mi się nabierze na palce, no to wystarczy jedna aplikacja, jedno oczyszczenie twarzy, żeby dobrze już domyć skórę twarzy z makijażu i zanieczyszczeń. I dalej możemy przejść już do kolorówki i tutaj słuchajcie, mam rozświetlacze. Ja nie potrafiłam się zdecydować w tym miesiącu, który mam wybrać. Oba bardzo lubię. Natomiast z tego co widzę, większość jest za Benefitem, dlatego że faktycznie on daje mocniejszy blask na skórze. Jest bardziej napigmentowany, jest mocniejszy, wręcz daje taki lustrzany blask, ale też jego ilość można stopniować, można nałożyć tak, że będzie bardzo delikatny i subtelny, ale można go tak dowalić, że to rozświetlenie będzie widoczne wręcz z kosmosu. I odcień jest chłodny, wręcz nawet taki delikatnie różowy, co myślę, że nawet widać w opakowaniu. Ja już też ten produkt dosyć dokładnie przedstawiałam Wam w jednym z tutoriali, gdzie pokazywałam Wam nowości w akcji. Rozświetlacz jest naprawdę godny uwagi, jest dosyć drogi, ale no ta jakość jest rewelacyjna, także myślę, że się na pewno z nim polubicie. Dalej mamy rozświetlacz z Becca w odcieniu Moonstone. Jeśli chodzi o kolorystykę, to powiedziałabym, że on w żaden sposób nie różni się od tego klasycznego Moonstone w
srebrnym opakowaniu. To jest po prostu takie nowe opakowanie, srebrno-złote, edycja limitowana ze szczurkiem na cześć chińskiego roku szczura. I ten rozświetlacz jest bardzo jaśniutki, świetnie sprawdzi się u osób z jasną karnacją. Jest już delikatniejszy, jest subtelny, ale niezwykle elegancki. I akurat ten rozświetlacz mam w dzisiejszym filmiku. Jest taki szlachetny na skórze, nie jest w żaden sposób nachalny, więc jeśli nie lubicie takiego lustrzanego blasku widocznego z kosmosu, ale coś takiego delikatnego, kobiecego, luksusowego, no to myślę, że powinniście skusić się na ten rozświetlacz firmy Becka. Aczkolwiek powiem Wam, że jego efekt też można stopniować, więc ten efekt na skórze może być delikatny, ale też może być i mocniejszy. Więc wszystko zależy od tego też, jakiego pędzla użyjecie i ile warstw na skórę nałożycie. Dalej słuchajcie, pędzelek, który mnie zachwycił. To jest pędzelek firmy Zoeva, nowość, który pojawił się w ofercie. Z tego co widziałam, też jest już dostępny w Sephorze. I to jest numer 146 z takim beżowym trzonkiem, okucia rose gold, takie różowo-złote. Pędzelek o innowacyjnym kształcie, który świetnie sprawdzi się do aplikacji korektora pod oko, ale też nie tylko, bo świetnie sprawdzi się do aplikacji chociażby bazy na powiekę, bo słuchajcie, możecie sobie spojrzeć na niego, on ma idealny kształt paluszka, takiego opuszka palca, który wklepie Wam mokry produkt w skórę. I właśnie ten kształt idealnie pozwoli na aplikację korektora dotrzeć tutaj w te najgłębsze zakamarki, gdzie czasami palce, jak macie długie paznokcie, no to nie jesteście w stanie tutaj ładnie rozblendować korektor, czy chociażby nałożyć bazę na powiekę. I to jest też taki kształt, który będzie bardzo komfortowy i bardzo użytkowy dla wizażystek. A wizażystki często właśnie nakładają bazę na powiekę, więc ten kształt będzie po prostu bardzo wygodny. Także polecam Wam zwrócić na niego uwagę, bo to jest dla mnie coś innowacyjnego. Wcześniej takiego kształtu nie widziałam, a może być po prostu dla Was bardzo pomocny, więc polecam Wam zwrócić na niego uwagę. I w sumie już ostatnia rzecz, ale to już taki jakby zestaw produktów do brwi, ale który ostatnio odmienił mój rysunek, makijaż brwi, bo powiem Wam, że przez ostatnie chyba 3 lata używałam tylko i wyłącznie pomady. Pomady i to była najczęściej pomada z Vibo w odcieniu blond albo też ostatnio light blond, ale powiem Wam, że ostatnio przerzuciłam się przede wszystkim na kredkę i to jest kredka z Anastazji Beverly Hills Brow Wiz i słuchajcie, ta kredka ma niesamowicie cieniutki rysik, jest też mega mięciutka, powiem Wam, że to jest najbardziej miękka kredka, najbardziej miękki rysik, z jakim kiedykolwiek się spotkałam. Wystarczy niewielki nacisk na skórę, żeby pojawił się kolor, żeby pojawił się rysunek. Z drugiej strony macie szczoteczkę do wyczesywania nadmiaru produktu, która jest też precyzyjna, jest bardzo wygodna, nie jest też zbyt ostra, więc ona nie rysuje Wam skóry. Natomiast bardzo fajnie wyczesuje nadmiar produktu. Powiem Wam, że no to jest coś genialnego. Naprawdę miałam też okazję używać wielu kredek, ale jakby żadna nie przypadła mi do gustu na tyle, żeby wypchnąć pomadę z mojego codziennego makijażu, a to dało radę. I wraz z kredką do brwi używam również żeli, tej samej marki z Anastazji i używam dwóch żeli, słuchajcie, bezbarwnego i koloryzującego. Najpierw używam tego bezbarwnego, utrwalam całe brwi na całej długości od początku do końca i to jest bardzo mocny żel, który mocno utrwala te brwi na mur beton, a później na sam koniec używam koloryzującego żelu i bardziej zaznaczam końcówkę mojej brwi, żeby dodać tekstury, żeby zarysować bardziej te włoski, żeby to nie był jednolity bloczek koloru, tylko żeby jednak te brwi były widoczne, żeby one były zarysowane, żeby miały taką strukturę. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. No i ten żel używam właśnie na sam koniec, żeby tę końcówkę bardziej zaakcentować. I to jest żel, który również bardzo mocno utrwala i obie wersje lubię. Jeśli chodzi o kolor, mój kolor to mam soft brown i powiem Wam, że idealnie mi pasuje. To jest jaśniutki odcień, idealny dla blondynek, ale też na pewno Wam tutaj pokażę na zbliżeniach. Naprawdę rewelacja, odmieniło to zupełnie moje brwi, już ostatnio nawet nie używam pomady i mam wrażenie, że też ten rysunek jest taki delikatniejszy, taki subtelny, bo jednak z pomadą ten rysunek był taki bardziej ostry i mocniejszy. Także
polecam, uwielbiam. Tak, i dajcie mi koniecznie znać przede wszystkim, czy miałyście okazję używać już tego musu myjącego, bo powiem Wam, że ja jestem nim zachwycona. Naprawdę na początku byłam tak dosyć sceptycznie do tego nastawiona, bo może niekoniecznie podobało mi się takie różowe opakowanie, ale bardzo doceniam to, co ten produkt robi, a jest niesamowicie skuteczny, a nie zaburza mojej warstwy bariery hydrolipidowej. Także to mi się bardzo podoba. Także napiszcie, czy miałyście okazję używać którejś z tych kosmetyków. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Cześć!